Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony witam na kolejny odcinek z Cywilizacji 5 i żeby przykuć waszą uwagę, powiem jedno. Bomby atomowe. W tym odcinku postaramy się je zdobyć i w końcu zrzucić kilka bomb atomowych na Szwecję. Tak, Szwecja ma za dużo miast, więc myślę, że jak kilka miast zniknie z powierzchni tej ziemi, będzie wtedy bardzo, ale to bardzo dobrze. Co musimy zrobić, żeby mieć te bomby? Po pierwsze, czy my mamy już wynalezione pociski? Nie, nie mamy jeszcze pocisków atomowych. Możemy bombę atomową normalną zrobić, ale myślę, że do czasu, aż my zdobędziemy już uran, wystarczy z uranu, zrobimy sobie najwyżej tę balistykę, chyba że po prostu damy radę już teraz. Bo tak, po pierwsze, co najważniejsze, mówiliście mi, Wotan, weź sobie wielkiego generała, co to jest w ogóle? A, lotnisko jest, dobra. Jednego ze swoich wielkich generałów, przytaczaj go tutaj i zrób sobie tutaj cytadelę i wtedy niby się powiększy mi tutaj pole troszeczkę bardziej i wtedy ten uran zdobędę. Mam taką nadzieję, że właśnie tak będzie i widzę, że tutaj mam generała, ale też tutaj mam. Ten tutaj szybciej dojdzie, więc zapierdzielaj panie, proszę cię bardzo tutaj i zobaczymy, czy to jest prawda to, co mówiliście. Mam nadzieję, że tak, bo bez kitu przydałoby mi się to i to bardzo by mi się to przydało. Co ty chciałeś tu robić? A, to by cię chyba chciałem ulepszyć, tak? Tylko, że mam za mało funduszy niestety na to, więc na razie czekaj. Sobie tym, to był, co tu jeszcze, Zanzibar, czuł się niepewnie, ponieważ w pobliżu znajduje się obozowisko barbarzyńców, które by to rozwalę z chęcią? Jest jakieś jeszcze? A tu, o, a to na tyle co tam, o, zajebiście, dobra, czyli zaraz z Zanzibarem będzie mieć troszeczkę lepsze relacje, co mi się bardzo podoba, a tu jeszcze co? Przywódcy Bukaresztu obserwują dobrobyt panujący w innych państwach miastach, chcą, żebyśmy jakoś kogoś coś tam, jakąś daninę czy coś, ale to nie będziemy brali. Robotnicy budujący drogę zostali zablokowani. A dlaczego? I gdzie wy żeście poszli? Bo ja tu miałem innych jeszcze robotników, bo miałem tych jednych, a drugich... A! Nimi poszedłem do góry, żeby tutaj w razie czego ten uran szybko zdobyć. Dobra. Już kapuję drogę, potem zrobimy później. O, i tutaj ropę musimy złapać, bo ropy akurat nie mamy. Dobra, spadochroniarze. Co tu zbudujemy? Co tu zbudujemy? Szkołę publiczną, szpital. Szpital by był fajny, byśmy szybko rozwijali, tak? I w sumie mogliby się to zrobić. Szpital? Zróbmy sobie szpital, czemu by nie? Dalej, Warszawa, Warszawa. Elektrownia to mogłaby być spoko, ale no, myślę, że jednak wszystkie, a przynajmniej większość tych... większość uranu wolę wydać na bomby atomowe. Ale możemy zrobić sobie tutaj Pentagon, który jest cudem świata. Da nam to punkty wielkich kupców 2. Koszt złoty za ulepszenie jednostek wojskowych jest niższy o 33%. No i kultura, darmowa kultura, plus 4 kulturki, więc zawsze z chęcią to wezmę. A w Krakowie za to zbudujemy, no nic nie możemy zbudować tak naprawdę tutaj. Elektrownię atomową nie możemy zbudować, bo po prostu nie mamy uranu. Możemy budować jednostki bojowe, ale w sumie nie wiem, czy cokolwiek tutaj chcę zbudować. Możemy kuter zbudować, o! Kuter zbuduję, ponieważ możemy te ryby wykorzystać, żeby wtedy Gdańsk tutaj miał więcej żarcia, to by też się rozwijało, no bo w sumie ej, Gdańsk też rozwinie mi to na taki dobry poziom. Łódź zbuduje nam posterunek policji, bo tylko to może. Wrocław zbuduje nam bazę wojskową, bo tam to da nam jeszcze zadowolenia więcej. Teraz tak, Poznań, ale Boże, ile mam miast. Tyle miast, tyle budowania. O, tutaj złoto na przykład będziemy mieć, czyli giełdę budujemy, super więcej złota. Gao. Gao może też giełdę budować, będzie jeszcze więcej złota, czemu by nie. I jeszcze Szanghaj. W Szanghaju wieże, czy może coś innego. Giełdę też, no giełdę, dobra, pójdziemy ostro w złoto tym razem. Super, wiecie, za złoto zawsze możemy potem kupować różne rzeczy. Po pierwsze wojsko. Wojsko za złoto możemy kupić, co jest w ogóle zajebiste, bo będziemy mieć wtedy, no, czym atakować. No i o właśnie. Ropę zaraz się, o ropę postaramy się. Z tego co pamiętam tutaj łódką właśnie, tak, kuter płynie na tą ropę, czyli 4 ropy będziemy mieć tutaj, plus tutaj 7 ropy, plus tutaj jeszcze 7 ropy, to ropy będziemy mieć wystarczająco na 100%, wiem, całą swoją ropę sprzedałem, bo ja miałem ropę, tylko ją sprzedałem gdzieś, nie wiem za co, po prostu klikałem byle co i sprzedałem sobie, tak. Manila pragnie wiary, dobra, czyli Manila chce, czekajcie, czy to jest... misja, że po prostu wiara jest, tak, to jest misja chyba, w której musimy zbierać po prostu wiarę przez ileś tam tur i kto najwięcej wiary zdobędzie, ten dostaje największy bonus, tak? A czyli ten dostaje bonus z tym państwem, miastem. I myślę, że to będę na pewno ja. I widzę też, że mam 2000 już punktów, punktów religii, więc za chwilę będziemy mogli coś tutaj się z tym pobawić. Okej, zabijmy ich po prostu. O, oni przywalili. Jednego naszego też dorwali, ale i tak, o, ale im przywalili. Dobra, pancernik jest tutaj pływa. Moglibyśmy mu ulepszyć to na co? Na niszczyciela. O tak, mamy niszczyciela. To ciebie też ulepszy na niszczyciela, czemu by nie? Niech na wodzie wiedzą, że to my tutaj dowodzimy i to my rozpierdalamy. Za 13 tur dopiero powiększą się granice? Nie, ja myślę, że już teraz się powiększą granice. I myślę też, że teraz pójdziemy tutaj.
jak tylko będziemy mogli i zaraz to zbudujemy coś tutaj i będziemy mieć uran. Nareszcie, 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 nareszcie. Dobra, wbijajmy się tutaj, tak, wbijajmy się tutaj. Okej, na prośbę Zanzibaru zniszczono, super, bardzo mi to cieszy, ponieważ z Zanzibarem już teraz mam relację na poziomie 168, zajebiście, nikt nas na tutaj nie dogoni. My też możemy podejść tutaj i spróbować rozwalić czego tych ludzi z Kapsztadu. Okej, tutaj oczywiście lecimy na poprzedni szlak, nawet bardzo nie, o tym nie będę myślał. Tutaj w sumie oni budują drogę, czy co wy budujecie? A, wy farmę zbudowaliście, okej, farmę zbudowaliście. Tą ropę niewykorzystaną, o właśnie, chodźmy do tej ropy. Czemu by nie? Tutaj mamy kuter, 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 noga, chodźmy tutaj. Okej. A skąd ja mam tutaj działo przeciwpancerne? No nie wiem, ale w sumie to wszystko jedno, nie się fortyfikuje czy coś. Raz, dwa, trzy, dobra, tutaj się też budujemy, zbudujemy na przykład to. Tu zbudujemy szpital, fabrykę. Fabryka by była spoko, bo byśmy naprawdę tutaj mieli dużo tej produkcji. O. Ale z drugiej strony na przykład szpital by dał dużo ludzi, to byśmy się szybciej rozwijali, chociaż i tak się szybko tutaj nad rozwijamy. Dobra, zróbmy fabrykę. Zróbmy fabrykę, czemu by nie? Kraków, no nic więcej tutaj nie zrobi, chyba że zrobimy sobie jakieś wojsko, osadników, archeologów możemy szkolić, po prostu będziemy wysyłać na całą mapę, wszędzie dookoła. Tutaj za to możemy zrobić mury, potem zrobimy zamek, albo bank. Jeszcze złota więcej. Bank, giełda potem. Amfiteatr. Nie wiem, chyba mi potrzebna była tutaj jeszcze opera, żeby zrobić ermitaż, tak? Tak to się chyba wymawia. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, w sumie to chodź tutaj. Zacznij budowa drogi. I zbuduj tak mi tutaj taką wielką drogę. Chwilę to zajmie, ale będę miał połączone wszystkie miasta koleją, tak? To jest w sumie dobre, dobra. Tura, tam się nasz generał wielki ruszył. Rusz się. Kurde, zapomniałem się chyba nie ruszyć w tej turze. Fuck, przepraszam bardzo. Troszeczkę dłużej poczekamy, żeby ten uran zdobyć. Czyli będziemy mieć po prostu ile uranu? Tutaj 4 plus tutaj 4, 8 uranu, 8 bomb atomowych? Myślę, że starczy. Chyba z 2 bomby atomowe wystarczą na miasto, żeby rozwalić. Przynajmniej te początkowe bomby atomowe, bo te pociski atomowe to już chyba dużo, dużo łatwiej to ogarnąć. Wow, tu atakują go, a tu jeszcze ci z kuszami, ja pierdziela. Nie mają tej karabiny. Bo czekajcie, o, to chciałem zobaczyć. Nie, to pocisk atomowy. Ciekawi mnie, ile to ma ataku. Dwa złoża uranu, czyli tylko 4 będziemy mieć pociski. A tutaj jeden, dobra. Okej, damy radę jakoś. Jakoś damy radę. Ło, rozwalili tutaj barbarzy, co myślałem, że mi pomogę. No nic, szkoda. Przywalcie dział. Rasa dobrze. Pięknie, ale przeżyli jeszcze, no, szkoda. A następnym razem dobijecie ich. Trzymam za was kciuki, naprawdę. Teraz jeszcze myślę, na które miasta spuścić te bomby. Wow, co tu się dzieje, co tu się dzieje, czekajcie. O, to jest bardzo mądre, zawsze zakładaj, że wybuchną, czyli po prostu trzeba się z nimi obchodzić naprawdę bardzo, ale to bardzo bezpiecznie. Ostrożnie, to znaczy. Wiecie co, nie będę już budował żadnej prowincji, takiej lepszej, po prostu zrobię takie coś. Niech się Pentagon szybko wybuduje. Wami pójdziemy tutaj na północ, bo tam widzę, że jakoś jednostka ucieka. Chociaż czekajcie. Ale mają w pierdziel. Jeb. O. Pięknie. W pobliżu punktu zabito barbarzyńców, czyli co, dostaje więcej tych, dobra. Co to, Gdańsk ma teraz dwóch obywateli? Gdańsk ma dwóch obywateli, rozwinął się troszeczkę. Super. Super, super, super. Wielki człowiek urodził się w swojej cywilizacji, to już go wykorzystaliśmy, dobra. Cywilizacja Kapsztadu, proszę cię o walce z barbarzyńcami, dobra. Przywódcy Pragi, dobrobyt. Cywilizacja Bukareszty, proszę cię o pomoc w walce z tymi chyba, tak? Nie wiem, czy tam jakieś jednostki blisko. Obywatel Bogoty. Bogoty chcą, żebyśmy rozwalili kogo? Tych, o, ej, tu w sumie mamy blisko ludzi. O, jeszcze... Jeszcze wojownicy normalni, tu, o, za darmo od Bogoty dostajemy te punkty. Tak? Jest! I kolejne państwo miasto jest po naszej stronie. Super!
Super, 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 bo to nam daje już na kongresie światowym 25 delegatów. Znaczy prawdopodobnie za chwilę bym mógł zakończyć tą rozgrywkę, ale ja nie będę kończył ją przez normalne taki, no, przez dyplomatyczne. Nie zakończę tego dyplomatycznie, tylko zakończę to na 100% w sposób militarny. Coś na pewno, no, militarny. Okej, mogę zrobić program Apollo. W sumie nie jest mi potrzebne. To nie jest mi w ogóle potrzebne, nic a nic. To tak naprawdę, no po co mi? Bo i tak nie będę budował tych rzeczy. Więc wolałbym chyba, żeby na przykład podejść sobie tu w badania. Albo w bogactwo bym mógł pójść i kupować rzeczy w innych miastach. A to tak dużo mi tego bogactwa nie daje. Wolałbym badania chyba, tak, w badania pójdźmy. Albo dalej produkować archeologów. Bo w sumie mamy jeszcze trochę tego do odkrycia. No, róbmy archeologów. Archeolodzy, super. Produkcja w Łodzi. W ogóle tu już wyrzutnie sam możemy budować. Ja pierdzielę, jak fajnie. No w Łodzi też nie mamy za bardzo nic do budowy. Archeolog. Budować mi jak najszybciej. Ile tur? 7 tur! No dobra. 7, za 7 tur mamy uran. 7 tur i mamy uran. Szkoda, że tak długo, ale co zrobić? Co zrobić? O, wywracajcie tutaj. O, aluminium w razie czego możemy tutaj złapać jeszcze. A wy nie wiem, odpocznijcie sobie. Tu gdzieś miałem tą jednostkę. O, właśnie was. Super. Ropa. 4 ropy jest, w razie czego. O, teraz tak, wielki generał. Gdzie jest ten wielki generał? Tu jest. Muszę tutaj dojechać, bo muszę zrobić te zadele tam i zobaczyć, czy to się uda. Bo też pisaliście mi, że miasto może się rozwinąć maksymalnie 5 kratek dookoła siebie, to nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No akurat, prawie by było. Ale cały czas za mało, dobra. Czyli czekajcie. Za 7 tur mamy ten uran, za 7 tur mamy pociski atomowe. Widzicie tu zbieżność? Ja myślę, że wiadomo, co się stanie za chwilę. Znaczy za chwilę, za 7 tur. Dokładnie. Okej, dobra, to tu sobie będziemy stali. Tu będziemy stali tą jednostką, dlatego, żeby będziemy tu budować kolej. Jak widzicie, o tymi. Więc musimy mieć jak tutaj przejechać, co nie? Dobra, co tu się dzieje? Nie, ulepszenie słynnego miejsca. Chociaż tutaj byśmy mogli zrobić ulepszenie słynnego miejsca. Raz, dwa, tu trzy. Czekajcie, z która to jest ta? Ale jak to jest? A, tu, staroży. O, tu będzie naprawdę dużo kulturki. Tak, zróbmy to. Super. Super, tylko jeszcze to bok tu tam. Okej. Okay. Trochę coś nam dostałem tej kultury, zawsze naturę. Bardzo, ale to bardzo dobrze. Okej, okay. Ej, a wy czemu się nie bijecie z nimi? Dobijcie ich. Zabijcie, zmasakrujcie. Pięknie po prostu. Okej. Okay. Dobra, to teraz jeszcze jednostka bez. Właśnie ja. A, ja husarię mogę zmienić w coś. Tylko w co ja mogę husary zmienić? Zaraz zobaczymy. Gdzieś się tam biją, dobra. Ten uran jeszcze bym miał, tylko tutaj bym musiał założyć, a to jest 2 urany, to w sumie nie wiem, czy mi się opłaca tam iść aż tak. Jakoś bardzo. Czyli teraz będziemy mieć pierwszy ten dopalacz SK, tak? Statku kosmicznego. Pociski kierowane. Tania jednostka służąca do atakowania nieprzyjacielskich miast lub jednostek. Siła ostrzału 60. A to po co nam to, jak my będziemy atomówkami nawalać? Czajcie, że gość dopiero Dariusz z Persji wchodzi w epokę współczesną, co nie? Epoka współczesna. Gdzie ja już w epokę informacji się wbijam. To już w sumie ostatnia epoka już jest, tak? Powoli będziemy tu się patrzeć, co to chcemy zrobić. Będziemy mieć to, potem możemy. To w sumie nie jest takie złe. Nie, to jest takie w sumie niepotrzebne nam. Bardziej w nowoczesne czołgi byśmy mogli pójść. Albo po prostu iść w wielkiego śmierciobota. I tyle. Wielkiego śmierciobota zrobić i rozpieprzyć wszystko. Albo pójść tutaj górą i pójść w elektrownię słoneczną i tak dalej. Atomowy okręt podwodny. O. Okej. Przygotowując się do bitwy, zawsze się przekonywałem, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest niezbędne. Plany są bezużyteczne, ale planowanie jest niezbędne. Okej. Dobra. Tombuktu. Operę mi zrób, bo mi to brakowało. Warszawa.
Warszawa może program nie, programu nie chcę. Stadion. Stadion, no w sumie stadion nie mamy miejsca stadionu. Zróbmy stadion, tak, czemu by nie? A ten niszczyciel, no nie wiem, niech sobie tu śpi, ten sobie niech wypłynie tutaj na morze i tu siedzi. A ci budują, raczej dołączają mi tutaj uran. Ci cały czas farmy budują, dobra. A ci ile są tu? Ty lecisz tu. Okej. Okay. Wygląda to całkiem nieźle. O, mam wielką muzykę w sumie jeszcze. A, jak będziemy z kimś walczyć, to wtedy go tam wyślemy, żeby kulturkę nam tam zwiększył. Bo wtedy będziemy mieć na przykład tutaj, o, tu już mamy znana. Czyli już mamy o 25% mniejszą karę za podbijanie kogoś. A na przykład tutaj mamy już prawie na maksa, tak? Więc za chwilę będziemy mieć po prostu naprawdę, no byśmy mogli zabijać im miasta i żadnych minusów za to byśmy nie mieli. Więc w sumie spoko. O, no czekajcie. A, czyli co, husarię możemy zmienić na działa przeciwpancerne. Na serio. A serio? No w sumie husaria była tak takie działa w swoich czasach po prostu, a czy działa? One po prostu rozpierdalały. Tak samo jak te działa pewnie rozpierdalają, to tak samo husaria rozpieprzała. Ideologia jaka? Swobód. No to inna niż moja. Ale to w sumie ja i tak na Kongresie Światowym przegłosuję, że moja ideologia jest jedyną i słuszną. I tak będzie. Tak samo jak... Czekajcie, czy ja tak zrobiłem z religią? Już nie pamiętam. Tak, a nie. A, ja teraz tę religię, a już jest ideologia światowa autokracja, a teraz jeszcze religię zrobię. Igrzyska międzynarodowe, a to w sumie to jakby było, to wszystko mi je nabili, tak bym zdobył to wszystko. Turystyka rośnie 100%, ej, to było na dobre. Na 20 tur, darmowy ustrój społeczny, też spoko. Zadowolenie jednorazowe, zwiększenie o 30 wpływów w państwach miastach, spoko w sumie. 3 zadowolenia, ej, to nie było takie złe. Mogą to zrobić, nie będę głosował na nie, na pewno. Prowadzą wojnę, jak miło, kto z kim? Japonia z Asyrią chyba. A niech sobie prowadzą, w ogóle, patrzcie. Tu jeszcze jednostka samurajów i tak dalej, a my tu za szczugami będziemy wjeżdżać. W ogóle w jakiej są tej w epoce? Da się tego sprawdzić? Chyba nie. Wrogość, Asyria. Asyrii się nie podoba to, że już mamy tyle tam kulturki u nich. Gao może rozwinąć mi na przykład arsenał, zoo, muzeum, hotel. Zoo, nie wiem, wszystko mi jedno tak naprawdę. Kraków, no już wejdź na te badania po prostu i niech bada szybciej mi wszystko. A wy, gdzie tu jeszcze mam jakieś te świecidełka do... O, tutaj. Dobra. To wy chodźcie się zmienić na działa przeciwpancerne. Jakie to śmieszne. Yeah. A wy, gdzie idziecie? To może ja was tu na dół wysyłałem? A nie, bo wy tu przyjdziecie teraz, tych co teraz wysyłałem dopiero, dobra. Gdańsk, w sumie wiesz co Gdańsk? A gdzie jest warsztat? Warsztat zbudowałem już, tak? Fabryka, akwedukt. A to buduję akurat. Spichlerz. Tak sobie. Latarnia morska. Będzie więcej żarcia, będzie szybciej rozwijane miasto. O to chodzi. A tutaj, no tutaj też za bardzo nie mam co już budować. Mógłbym powoli zacząć szkolić wojsko, ale za chwilę będę miał dużo, dużo lepsze, tak? Więc to też tak... Tak trochę, wiecie, szkoda mi teraz jakiekolwiek wojsko już zacząć szkolić, bo za chwilę kupię sobie jakieś dużo, dużo, dużo lepsze i tyle. No i po co mi tak naprawdę teraz produkować jakiekolwiek wojsko jak na razie? Archeolodzy. Gdzie wy możecie pójść? Tu. Super. Właśnie, ja w sumie mam już teraz powoli lotniska budowane, to ja mogę tymi lotniskami przesuwać jednostki. Wspomniałem o tym. Gdzie ostatni poprzedni był szlak? O Boże. Nie, sorry, gdzie był poprzedni szlak? Jest. Dobra. Nie będzie wysłane. Statek towarowy. W sumie już nie musimy tutaj. Ale tu dostajemy 18 zł, to w sumie dobrze. Tu 19 w Singapurze. Dawać. Ulecie. Jest natura. Bo jeszcze 5 tur do atomówek. A ja chcę atomówki. Okej, dzień dobry panowie. Wpierdziel.
Okej, okay, próbujemy, próbujemy. Miałem zbudować obok, co nie? O, jest! Dobrze mi powiedzieliście, bardzo dobrze mi powiedzieliście, super! Ale to fajnie wygląda, ale patrzcie, uran! Gdzie jest jakiś tutaj chłopek, parobek? Chłopek, parobek, jakiś, kurde, jakikolwiek, co siedzi i nic nie robi. O. Ej, nie mam tutaj żadnych, a, bo wszystkich usunąłem. Zapomniałem! Nie no, wy drogie budujecie, wy, o, mam tutaj, już ich mam, dobra, chodźcie tutaj. A wy macie iść tutaj, co nie? Tak. Wy idziecie tam, dobra, następna tura. Następna tura, bo ja chcę dzisiaj atomówki! Znaczy wiem, że będzie mi prawdopodobnie ciężko jeszcze dzisiaj zrobić, bo to 5 tur, a trochę te tury lecą, ale... No mam nadzieję, że mi się uda. Mam cholerną nadzieję, że mi się uda. A mi się to wszystko fajnie rozwija. Ci budują tą kolej. Nie wiem, im to zajmie pewnie z kilka miesięcy, ale no może zbudują w końcu. Czy ja mam już wszystkie państwa miasta u siebie? Nie, Kahoja jeszcze. Kahoja i Belgrad. Dobra, tylko dwa. Nowa jednostka z Budapesztu. O, fajnie, tylko gdzie ona jest? Tutaj pewnie. O! Okej, pierwsza wpływała kultura. O co chodzi? Przegląd kulturki. Polska 1 z 5. O, a patrzcie. Czejcie to za to, że oni wybrali swobody i ład. Bo mają minus 22 zadowolenia. Ja pierdzielę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech tam łapią minusy. Wy... Wchodzicie tu w bok. O! O! Przetestujemy. I wyrzutnie mamy tu w ogóle. Tylko, a to w sumie tak tyle hajsu mamy, że możemy mieć. To chodźcie na granicę ze Szwecją. To mi się nie podoba, że tu mi takie coś zbudowali. A, bo tutaj po prostu przywieziemy sobie to na razie. O Boże, tu też mamy już jednostkę. Dużo jednostek. O, co może, no, to możemy sobie zrobić? Na bazuki. Zróbmy to. A tutaj? Na wyrzutnie sam. Okej, okay, super. Czyli już pierwsza kulturka, o jak widzicie, wpływowa. Dominująca. A... czekajcie, czas niepokoju, utrata populacji są mierze o 75%. Super. To mi się podoba, to mi się podoba. Czyli jakbym wszystkie sobie na wpływował zrobił, to bym chyba wygrał grę, tak? Przynajmniej mi się tak wydaje. Bo to przydajecie, no jednostka, super, dobra. Tutaj, ja, paza, zakład. Obudujmy jakieś pierdoły. Wy, dawać tutaj ropę. Wy, zabić tych. A zwróć jednostkę, czemu nie, bo karacz będzie miał, będę mieć z nimi tych punktów czuwać. W sumie, to czekajcie, czemu ja tutaj stoję ciągle tym wojskiem? Jak ja i tak będę teraz z kim innym walczył. Tutaj. Tutaj. Coś sobie tu zostawimy na razie czego na tych. Na naszych wrogów, a czyli barbarzyńców, jakby przyszli barbarzyńcy. Tak po jedno to działo. Ale to na przykład możemy już brać tutaj. To czekajcie, tu mamy jedno. Tu jedno i tu jedno, dobra, starczy. Resztę zabieramy stąd, dobra. Tych sobie zostawimy, bo oni tutaj w razie czego bronią, żeby barbarzyńcy się nie pojawiali. Jakby to budował drogę. Okej, okay, Gdańsk się ciągle znowu powiększył, super, bardzo mnie to cieszy. Oczekajcie, budzik, zapomniałem sobie o budziku. Spichlerz. Dzięki. Spichlerz. I jeszcze może... Pomnik. Dobra. Następna tura, zostanie nam 4 tury. Coraz bliżej atomówek, coraz bliżej atomówek. Okej, okay, archeolodzy, super. A może, mogę się nawalać? Nie mogę, tylko morskie jednostki, kurde. Musiał zbudować sobie jakąś inną jednostkę. No nic. No nic, no nic, no nic. Chyba, że tym podejdziemy. W sumie czemu by nie? Bo się jeszcze tam to będą łazić nie wiadomo gdzie. O co to jest? Nasi obywatele kupują wasze niebieskie dżinsy i słuchają waszej muzyki pop. Boję się, że reszta świata również podda się wpływowi waszej kultury. A. Ona się podda czemuś innemu. Czemuś to się nazywa, raczej zaczyna się na A. I kończy na A. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Atomówka! Rozpieprzę po prostu wszystko dookoła.
Bo czemu by nie? Kaman, te tury, patrzcie, za chwilę znowu usry będziemy mogli przyjąć jakiś. W sumie spoko. A my to skończyliśmy ostatnio, co nie? Mecenat robić. Więc teraz w sumie nie wiem, co wezmę kolejnego. Mógłbym ideologię znowu jakoś spróbować zboostować. Ale mogę co innego też. Nie wiem, eksplorację włączyć, włączyć czy coś innego, handel. Handel? Mógłby być spoko pewnie. Bym miał pewnie w pizze hajsu. Okej, okay, a wy, czy wy możecie jakoś z daleka atakować, czy wy musicie podejść? Musicie podejść, dobra. A i tak to chcę zobaczyć. O! Jeszcze ich zepchnęli, jak nasza husaria. Super. Okej, okay. Wy, no budujcie tu cokolwiek. Wy czuwajcie. Czuwajcie. Archeolodzy, tak? Tu już jestem. Tutaj. Wszystko zabieramy archeologami. No, możecie się rozwinąć. Artyleria rakietowa. O Boże. O, jak miło. O, jak miło. Dobra, tutaj zbudujemy sobie teraz mury i potem zamek, żeby mieć więcej zadowolenia. W Łodzi, no nic nie możemy budować, więc w sumie w Łodzi będziemy budować, co będziemy budować. A zróbmy nam program Apollo, czemu by nie. Nie wiem po co, ale zróbmy. Wieża. Ogród, wszystko mi jedno tak naprawdę. Szanghaj. Szanghaj, nie wiem. Bierze. Tak naprawdę to mi wszystko jedno, powiem wam. Wy, zdałoby się, żebyście doszli gdzie? Tu wam musiałem iść, tak? Chodźcie. A wy, czuwaj. Czuwaj. Natura. Ciekawi mnie, jakie jednostki ma Szwecja. Bo jeśli ma jakieś, no wiecie, nie wiem, no kuszników na pewno już nie, ale coś w tym stylu. No to przecież my tam podejdziemy, szczelimy dwa razy i po miastach, tak? Po prostu przejdziemy wszystko równać ziemią. Tym bardziej, że mam tyle zadowolenia, że i tak nam się nic nie stanie, jeśli po prostu nam, nie wiem, trochę tego niezadowolenia z zabierania miast wpadnie, tak? Uppsala, Birka, Helsinki. Wszystko rozwalimy. Przekręty wyborcze, super, dobrze. Więcej dyplomatów będzie, znaczy więcej tych będziemy mieli ludzi. 25, a oni mają ile? A 7, 10, 14, 19, dobra, mamy dużo więcej. Okej. Okay. Rekruty Krystyna zdołała sfałszować wyniki wyborów w Pradze. Okej, okay, w Praga, Praga, bo Pragę tam jeszcze. A nie, Pragę mamy już, tylko Belgrad jeszcze musimy zdobyć. Prawdopodobnie byśmy mogli tam troszeczkę złota zebrać i sypnąć im tam, ale. A. Już tego nie dorobił. Zadanie unieważnione przez Mediolan. No nie wiem co tam było, ale walić to. Uran, ja chcę uran, ile jeszcze? Ile jeszcze? Jeszcze i natura! Jeszcze i natura! Super. Super. Strzelcie tam jeszcze raz. Oj, tyle. Ci zaczęli napierdalać tak z tego. A, strzelimy sobie raz. I w dupie mamy to. Ej, mieliście czuwać po prostu. Czuwaj. Chodź tutaj i zbudujesz mi drogę do tego. Dobra. Produkcja. Tak na szybkości. Fabryka. Szpital. Szpital będziemy mogli kupić, jak tylko hajs zdobędziemy. Budujcie fabrykę. Warszawa, baza wojskowa. Wrocław, stadion. Gao, muzeum. Muzeum. O, idziecie tam? Idziecie, to bardzo dobrze. Okej, okay, natura. Ja mówiłem, że w tym odcinku chcę mieć atomówki, więc musimy je zdobyć. Jeszcze chwila, już jesteśmy prawie na mecie, już naprawdę tak mało brakuje. Dwie tury. Dwie tury i mamy zaawansowaną tutaj, czy mamy pociski atomowe. Więc już tylko troszeczkę. Ja już się nie mogę doczekać, wiem, w ogóle słyszycie to w moim głosie, że ja już się nie mogę doczekać. Żeby spuścić jakąś bombę atomową, będziemy nimi napierdalać dookoła, po prostu wszędzie. Wszędzie gdzie się da, rzucimy tam bombę atomową. Bo czemu by nie? Tu słabnie, o, gdzie mi słabniesz tutaj? Nigdzie nie słabniesz. Nic nie słabniesz. I tyle. Chcę, by zastraszono Pragę. Nie będę straszył Pragi. Praga to mój kumpel. Odkryto obozowisko barbarzyńców. O nie.
O nie, o nie, o nie. Jesteśmy zgubieni. Ha, na pewno. Wywróćcie po prostu. No wy panowie tylko mieście tu zapierdalać. Tak może róbcie. Wy też. A jak fajnie. Czuwaj. Przeni szlak. Skojno gdzie? Uran. Mamy uran. Mamy uran. Panowie i panie, mamy uran. Co to dla nas oznacza? Możemy robić elektrownie atomowe, ale mam je w dupie. Bo ja wiadomo, że co innego zrobię. Wiadomo, że ja zrobię co innego. Więc jeszcze natura i budujemy pocisk atomowy. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, najpierw ten odcinek będzie trwał po 40 minut. Dzisiaj zrzucimy chociaż jedną bombę atomową na naszego wroga. Wszystko jedno, że nie będziemy mieć wojska przy granicy czy coś takiego, zrzucimy i tyle. Tutaj, tak? Możemy to wykorzystywać? Raz, dwa, trzy, no i tak nie będziemy mogli wykorzystywać, więc dajcie mi to. O, i to polski artefakt jest. Bierzemy to. Bierzemy oczywiście. O, patrzcie, zaraz się tu zbuduje ta droga. Dobrze, bardzo dobrze. Okej. Okay. Będziemy mieć, nieźle będziemy mieć połączone wszystkie te miasta nasze. Koleją. Będziemy mogli zapierdzielać sobie po niej. Zajebiście. Japonia znowu pieprza cały czas. To Japonia sobie tak stoi tutaj i farmi tylko. Czeka, aż się coś nowego pojawi, sobie farmi tutaj na nich. No, w sumie nie wiem, czy się tak się da, ale mądre nawet. Okej. Okay. Aluminium dostaliśmy od kogoś. Super, no w sumie mamy 36 aluminium, Boże. 38, przepraszam. Widać, słaby wzrok, czy w ogóle 96 tego. A pierdziele. Jakbyśmy jeszcze więcej uranu mieli. Czy któreś państwo miasto ma uran? I chce mi go dać? Chyba nie. Odkryto obóz na barbarzyńców. Siła naszej nauki przerosła siłę ducha. Mamy kierowanych ludzi. Boże, jakie to jest głębokie. Kierowane rakiety i źle kierowanych ludzi. To jest tak głębokie, że ja nie wiem co powiedzieć naprawdę. Ale wiem co mogę powiedzieć. Witaj w przyszłości. Epoka informacji wita. Warszawa będzie się wielki naukowiec do tego jeszcze. Ale, co najważniejsze. Warszawo. Warszawo, przestań to budować, zmień produkcję. 11 tur? 2200? Oszukali mnie, kurwa. Nie, dobrze jest. Zacznijmy produkować. A w międzyczasie kupimy gdzieś indziej drugi. Ale kupimy, czekajcie, ile tur będzie? 3-4 tury i będziemy mieli hajs, tak? To zrobimy to szybko, zrobimy to dzisiaj jeszcze. Dobra, tutaj co robimy? Komputery? Czy odkrywamy całą mapę? Czy może jakąś technologię super, jak wiem, super mega, hiper i tak dalej? Lasery? Nie wiem, czy jeszcze chcę to budować tak w ogóle. Nie, dawać mi tutaj to. Krążownik rakietowy, o! O! Krążownik rakietowy! To mi się podoba! To mi się podoba, więc teraz panie, odpal tu swoją tą. Komputery już mamy. Ej, śmigłowiec bojowy. Śmigłowce bojowe! Ej, ja chcę zobaczyć, jak ten śmigłowiec wygląda. Gdzie coś mogę zbudować? Pekin. Pekin. Budujmy śmigłowiec bojowy. Gao. Nie wiem. Arsenał. Przyjmij ustrój. Suma złota za zakup jednostek jest obniżona. A to jest najciekawe. To jest ciekawe, bo dzięki temu teraz
Następna tura! Następna tura! Witam, witam! Czekajcie, co tu możemy jeszcze dodać? Plus 3 ruchu dla wielkich generałów, jednostki pancerne, zyskują plus 15 do ataku i ruchu ignorują wrogą strefę kontroli. 3 miejsca swojego zadania za każdy budynek sądu, bla bla bla. Ilość produkowanych zasobów strategicznych rośnie o 100%. Plus 5 żywności. Ej, 100%, czyli też uranu mi urośnie o 100%, tak? A to też było dobre. Plus 25% do produkcji jednostek wojskowych, czyli bomba też by była szybciej budowana, tak? O Boże, to i to jest fajne. Zróbmy sobie to. Dobra. Tak, mamy 6 uranu. Zajebiście. Po prostu zajebiście. Dobra. Nowy szpieg. W sumie nie wiem, gdzie ci mogę... Belgrad. Cię wyślę do Belgradu. Ale to mniejsza o szpiega. Bo teraz ja puszczam turę. Robotniku, nie wiem, buduj drogę szybko tutaj. Karawano, no wszystko mi jedno, jedź gdzie chcesz. Jedź w świat, zwiedzaj świat, nie wiem, rób co chcesz. Gdzie byłeś wcześniej? To jedź tu do Warszawy. Zabijcie to. O Boże! Tak fajnie. Mogę ulepszyć. Na śmigłowiec bojowy? Okej. Okej, nie mam pytań. Nie mam pytań. Następna tura. Atomówka. Na co spuścimy atomówkę? A przyjdzie czas, gdy za to zapłacicie. Nie wiem, co tam Japonia chciała ode mnie, ale wiesz co, jebie mnie to. Bo ja mam coś takiego, czego ty nie masz. Po pierwsze to technologia, bo ty tutaj widzę, że jakimiś murzynami walczysz w ogóle jeszcze. A po drugie mam atomówki. Tak, i mam 6 uranu, więc mogę jeszcze kolejne 3 zbudować. Więc bym miał ogólnie 4 atomówki, plus zaraz zdobędę ten uran, który da mi kolejne 4 uranu, plus jeszcze podwojony, czyli 8 uranu. Jednym słowem, będę miał w pizdę uranu i będę mógł rzucać atomówki na lewo, na prawo, do tyłu, do przodu, no, dookoła. Wszędzie atomówki będą i tyle. I śmigłowce bojowe, i śmiercioboty też będą na pewno. Wszystko będzie, wszystko rozpierdzielimy. O, Kongres Światowy staje się Organizacją Narodów Zjednoczonych. Okej. Okay. ONZ. Ta epoka. 6 delegatów dla cywilizacji gospodarza, 4 delegatów dla innych cywilizacji, plus 2 delegatów za każde słynne państwo miasto. Wybory przywódców światowych co do drugą sesję. Okej, okay, spoko. Czyli co, to, no to, okej. Okay. Czyli patrzcie, delegaci niezbędni do zwycięstwa, 44. Ej, to czekajcie, czy ja będę musiał na siebie głosować? Ej, nie mówcie mi, że będę musiał na siebie głosować w kolejnych tych wyborach o tego. W kolejnych wyborach da się jakoś tak shiftem, enterem czy coś? Nie da się. O, prawie się da po prostu. Że chyba nie będę musiał głosować jak na siebie, na, wiecie, za zwycięstwem, żeby po prostu wygrać od razu, wszystkie punkty rozdać i tak dalej. Bo ja nie chcę. Aha, nie, żądają, żebyście przestali. Dobra, wiem już na co wy czekacie. I wiem, że wy już też bym to zrobił, więc ja teraz, czekajcie, co pobuduję, tak, troszeczkę niepewność, jeszcze chwilkę. Poczekajcie, już to jest, już jest bardzo blisko to, już za chwilę będziemy to mieli. Znaczy, yo, taką piękną, jedną, wspaniałą bombę, która zrobi małe boom w Szwecji. O tak. Kim ty jesteś w ogóle? Czuwaj. Kim ty jesteś? A, ty, ja ciebie znam. Okej. Okay. Wy mieliście gdzieś tutaj jechać chyba. Też. Ty też leć tam. Wszyscy tam niech lecą. Ty się weź... O nie mogę ulepszyć. Nie mogę ulepszyć. O tak. O tak. Natura? Ej, no stójcie! Yeah! Fajnie, mamy śmigłowca. Co, to jest mieć dużo śmigłowców? Czy one mają jakiś większy zasięg?
Ale turystyki nam podejdzie teraz. Ile turystyki już mamy? 194 na turę, 128 tutaj. Spoko, spoko, rośnie, rośnie. Okej, to teraz tak, następna tura. Ci niech się biją, niech się tam biją, wszystko mi jedno. Nie obchodzi mnie to, bo ja mam coś, czego oni nie mają. To jest najważniejsze. Takie to jest piękne po prostu. To jest takie piękne, co za Szwecja, co się ze Szwecją stanie tak naprawdę. Tylko szkoda, że te... Ale spieprzaj ode mnie, kurde, weź mi tu, ja tu atomówkę zarzucę sobie. Znaczy nie sobie, tylko komuś. Na głowę. Chyba. Nie wiem sobie, ale... A jakbyśmy tak tutaj przywalili, to wszystko dookoła rozwali i dwa miasta naraz. Oj, to by było niezłe. Nie no, uderzymy centralnie w to miasto. Jeszcze nie wiem, w którym miasto, ale musimy też uważać, żeby czasem tego, jakiegoś państwa miasta nie rozwalić. Zastanawia mnie to, czy na Kongresie Światowym będę musiał głosować wszystkimi głosami na właśnie na siebie, że wiecie, zwycięstwo, bo tak to wtedy ja wygram. A ja nie chcę wygrać dyplomatycznie, to by nie było zabawne. Polska pozostaje gospodarzem, super. Mam tylko 44 głosy, tylko 44 głosy. Co to jest? Nowa jednostka. Co dostałem? Jaką jednostkę dostałem? Śmigłowiec bojowy, tak? Nie, czekaj. Jaką jednostkę daliście? Jakiego generała? A, bo teraz mi ten, wielkich ludzi tworzą. To w sumie spoko. Tylko, że taki jakiś taki gorszy wielki generał. Ale niech będzie. Dobra, ej, gdzie jest tam, gdzie jest moja atomówka? Ej, ja ją kupiłem gdzieś. Ej, gdzie jest moja atomówka? Śmigłowiec... Bazuki... Kurwa, nie mam zasięgu. Fuck. Dariusz. Nie, wiem co zrobię. Wiem co zrobię. Ty, zmień się. Czekaj, nie chcę ciebie, chcę kogoś innego. Ty weź się. Ej, fuck. Lotniskowiec. Atomówka. Nie mogę? Czemu? Nie mogę z lotniska zaatakować? Dobra, walić to. Jebać to. Tak czy siak atakujemy. Ja wiem, że ja was nie mogę zawieść, tak? Ja was nie mogę zawieść. Ja muszę wam pokazać bombę. O, swoją ropę odzyskam. Ej! Czekajcie, tu jakiś, nie wiem, spis jednostek, gdzieś tutaj można kliknąć to jakoś, czy coś takiego, bo... Ej, mogę zmienić nazwę? No jasne, fajnie. Dopiero się dowiedziałem. Dajcie mi to... Kurde, Ej! A mam zasięg, dobra. Już myślałem, że nie mam. Kurde. Ej, mało, bo mało brakuje. Poczekajcie. Taki stateczek jeden zrzucić tą bombę. To by było naprawdę skurwysyństwo. Lecimy. Ej, helikopter zamienił się na łódkę. Boże. Nie wierzę. Trzeba nie zapomnieć o tym, że tu jeszcze możemy atakować. Ej, ja też tak głupio zrobiłem. Niepotrzebnie, nie wiem po co ja tymi wszystkimi jednostkami się stamtąd przemieszczałem. Jak mogłem tu po prostu wybudować lotnisko i po prostu je przetransportować przez lotnisko, tak? A, to już tak czasami jest. Dobra, ej, dobra, mniejsza o to. Pa 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 p
Łopa! O tak. O tak. O tak. O tak. Piękne. Piękne. Ja chcę kolejną. Dajcie mi kolejną. Wszyscy. Wszyscy produkować. Zmieniam produkcję. Wszyscy budować mi pociski atomowe. Łódź. Jebać projekt Apollo. Buduj mi pociski atomowe. A już zbudujesz ten stadion, ale pociski atomowe. Wszyscy, pociski atomowe. Helikoptery na pole bitwy. Dobra, wy, uran mi tu zdobywać. Chodźcie tutaj, uran mi zdobywać. Tak, więcej uranu, bo muszę mieć więcej uranu. Bo muszę tego, ty co możesz zrobić? Chodź tutaj, nie wiem. Ej, to było piękne, co nie? Dobra, teraz musimy zrobić taki trzy na raz. Trzy na raz, ale to dopiero w kolejnym odcinku, bo ten odcinek już trwa 45 minut, więc wystarczająco. Więc wielkie dzięki za oglądanie, była bomba atomowa w końcu, teraz pocisk atomowy. I myślę, że kolejnym razem już troszeczkę więcej ich zbudujemy i po prostu będziemy bombardować wszystko dookoła. Jak widzicie, jeszcze jedna taka bomba i miasto zostanie zniszczone, zrównane z ziemią, więc powoli będziemy sobie tutaj tak wysyłać. Troszeczkę, nie wiem dlaczego, nie mieliśmy zasięgu, ale myślę, że z Wrocławia na Birkę, Uppsale i Helsinki będziemy mieć zasięg, więc będziemy tam zrzucać bardzo, bardzo dużo bomb i myślę, że to będziemy teraz tak po prostu napierdalać na lewo, na prawo tymi bombami, ile się tylko da, tylko będziemy musimy jakoś, nie wiem, produkcję ich szybciej zwiększyć, bo to 11 tur to jest trochę dużo. No ale zobaczymy. Myślę, że damy radę jakoś, tak? Dobra, ale teraz wam dziękuję, wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, pa, see ya.